Rozdział 10. Odejście chwały Pana ze świątyni. Spojrzałem, a nad sklepieniem, które było nad głowami cherubów, ukazał się jakby kamień szafiru, z wyglądu przypominający tron. Bóg rzekł do człowieka ubranego w lniane szaty: wejdź między koła pod cherubami, napełnij dłonie żarzącym węglem spod cherubów i rzuć na miasto. I widziałem, jak wszedł. Gdy człowiek ten wchodził, cheruby stały po prawej stronie świątyni, a obłok napełnił wewnętrzny dziedziniec. Chwała Pana uniosła się znad cherubów i spoczęła nad progiem świątyni. Wtedy obłok wypełnił świątynię, a dziedziniec napełniła światłość chwały Pana. Szum skrzydeł cherubów było słychać aż na zewnętrznym dziedzińcu. Przypominał on głos Wszechmogącego, gdy przemawia. A gdy polecił człowiekowi ubranemu w lniane szaty: weź ogień z pomiędzy kół, spośród cherubów. On wszedł i stanął obok koła. Wtedy jeden z cherubów włożył rękę w ogień między cherubami, nabrał go i dał w dłonie człowiekowi ubranemu w lniane szaty. On zaś wziął i wyszedł. Potem ukazało się pod skrzydłami cherubów coś podobnego do ludzkiej ręki. I dostrzegłem cztery koła obok cherubów, przy każdym cherubie jedno. Koła zaś z wyglądu przypominały lśniący kamień chryzolitu. A oto ich wygląd. Wszystkie cztery były podobne, jakby jedno koło znajdowało się wewnątrz drugiego. Gdy się poruszały, podążały w swoich czterech kierunkach. Idąc, nie odwracały się. Podążały bowiem w kierunku, w którym zwracała się głowa. Całe ich ciało, plecy, ręce, skrzydła i koła pełne były oczu. Co do kół, słyszałem, jak nazwano je Galgal. Każdy cherub miał cztery twarze. Pierwsza to twarz cheruba, druga człowieka, trzecia lwa, a czwarta orła. Cheruby się podniosły. Były to istoty żywe, które widziałem nad rzeką Kebar. Gdy cheruby szły, koła posuwały się obok nich. Gdy cheruby podniosły swoje skrzydła, aby wznieść się ponad ziemię, koła się nie odwracały, lecz unosiły się obok nich. Gdy cheruby się zatrzymywały, podobnie czyniły koła. Gdy cheruby się wznosiły, koła podążały za nimi, bo był w nich duch istot żywych. Potem chwała Pana odeszła znad progu świątyni i stanęła nad cherubami. One zaś podniosły swoje skrzydła i uniosły się na moich oczach nad ziemią. Gdy zaczęły się oddalać, koła podążały za nimi. Cheruby stanęły u wejścia wschodniej bramy domu Pana, a chwała Boga Izraela była w górze nad nimi. Były to istoty żywe, które widziałem u stóp Boga Izraela nad rzeką Kebar i poznałem, że są to cheruby. Każdy miał cztery twarze, cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś podobnego do ludzkich rąk. Twarze ich były podobne do tych, które widziałem nad rzeką Kebar. Taki był ich wygląd i każdy szedł prosto przed siebie.